Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Darkest Dungeon. W ostatnim umarło mi się. Dosłownie. Tak, moja postać niestety wypłynęła na tamten świat i lider całej ekspedycji został zgładzony przez zarazę, która została na mnie narzucona, ale broniłem się dzielnie. Nie padłem od miecza, dopiero zabili mnie podstępem i trucizną. Okej, robimy średni wypad, który polega na zwiedzeniu wszystkich sal chyba bitewnych. Do Kniei. Taką drużyną troszeczkę elastyczną i tak się zastanawiałem troszeczkę, bo ja to nagrywam to ogólnie trzeci odcinek pod rząd. I się zastanawiałem nad... A nie, mamy zebrać 3 lekarstwa. I się zastanawiałem nad tym, że chyba na trzeci... Jezus Maria, co to jest? I się zastanawiałem, że na trzeci poziom tych wszystkich dungeonów, tam weterana, chyba musimy iść dopiero wtedy, gdy ulepszymy pancerze na wyższy, więc przejdźmy na razie do tej sali, pójdziemy tak, tak i później będziemy myśleć. Okej, na razie idziemy tutaj. To jest rozwidlenie bardzo niefajne, bo stracimy dużo czasu na tym. O, dobry początek. I oczywiście zaczynają. Oła. Ogień dywanowy. Boli. Możemy ogłuszyć tych dwóch. Na pewno to zrobię. Pięknie, bo oni się zaraz odblokują. Teraz możemy zrobić szybkość na siebie. Buff. Pięknie. To jest o Boże, nie zmieniłem ci. No dobra, trudno. Strzelaj tamtego. O, 9 obrażeń, ładnie poszło. Jeszcze bardziej zwiększyłeś szybkość. Masz łącznie plus 10 szybkości. Bardzo ładnie. Teraz leczenie grupowe. Bardzo ładnie. I nowa tura. Pięknie. Teraz wykończymy w takim razie tego strzelca. Możemy wrzasnąć na nich, a możemy też zaatakować normalnie. Ile mi to zada obrażeń? Nie zabijesz, więc wrzaśnij na wszystkich. Zmniejszymy im szybkość z kolei. Zadziałało. Teraz postaram się zabić strzelca. Idealnie. Bardzo ładnie. Zabójca obdarzony niezwykłą siłą i sprytem. Dostaliśmy achievement. Pięknie. Ponownie leczenie grupowe. Możesz atakować ostatnią postać w drużynie? To nieźle. Okej. Odrzuć jeden. Będziemy zwyczajnie atakować go. O, idealnie. Pięknie, Marki. To było bardzo ładne. Teraz moglibyśmy spróbować ogłuszyć go. Bardzo ładnie. Kirdion go będzie wykańczać. Plus może leczenie na siebie, bo tak, każdy ma chyba zdrowie wyleczone. Dobrze wyszliśmy z tej bitki. Świetnie. To wyszło bardzo ładnie. Nawet stresu się nie nabawiliśmy niczego tak naprawdę. Zmień pozycję, proszę. I idziemy dalej. Mamy tutaj pochodnię, którą również sobie zabierzemy. Świetnie. No i wejdźmy do pierwszego pomieszczenia. Odpadły pochodnie. Wolę to jednak robić na świetle. Mamy skrzyneczkę i dwie kapłanki. O, zaskoczone. Bardzo ładnie. To się niezwykle przyda. Ok, od razu atak na tył. 10 punktów obrażeń, może być. Zwiększmy szybkość, uniki. Szybkość im możemy zmniejszyć. Nie, zwiększmy sobie szybkość. Buff. Pięknie. Mógłbym spróbować go zabić. I na pewno mi się to uda, bardzo ładnie. Teraz ty, mój przyjacielu. 5 punktów obrażeń, może być. Podstępny zamach krytyk. Leciał. I od razu wszystkim poszedł stres. Niepokojąca inwokacja. Unik, świetnie. Podstępny zamach ponownie. Dobrze, unik. Bardzo ładnie. Teraz zrobimy tak. Możemy ich ogłuszyć. Generalnie. Albo możemy spróbować zabić go. Nie, musiałbym walnąć maksymalnie. To najpierw ogłuszymy. Mankier, mam nadzieję, że się nim zajmiesz. Ty też możesz spróbować. 6 obrażeń, bardzo ładnie. Manki już na pewno go wykończy. Moglibyśmy go spróbować zabić tym, ale wolę nie ryzykować. Podniesiemy sobie tą szybkość później. Teraz ogłuszenie, nie szybkość. Będziemy ich teraz punktować. 7 punktów, ładnie.
Ogłuszenie zadziałało, świetnie. Odporność na ogłuszenie im wzrosła. No i co, i będziemy w zasadzie... Może, bo pójdziemy bezpiecznie, uleczymy Artanisa. Ty się nazywasz jak? Artanis, dobrze. No, patrzcie, nawet mi się imiona wasze nie mylą w tej grze. Okej, kolejny cios. Jeszcze raz. Dobra, jednego mniej. Również 10 wykrytych, ładnie. Teraz będzie jego tura. Następny zamach. Unik. Rewelacja. No i kończymy to w takim razie. Pięknie. Dobra, mamy skrzyneczkę. I mamy dużo fantów. Świetnie. Otwórz proszę ją. Akty własności i talizman. 20% odporności na osłabienie uniki. Bierzemy. Mamy zapchany już ekwipunek po pierwszej sali. Dobrze wiedzieć. Okej, zobaczmy co tu dalej może czekać. Będzie potrzebna pierwsza łopata. Jedna pochodnia, prosimy. Co tu mamy? Zwykłe złoto? Nic nie mamy niestety. Wejdźmy tutaj. Musimy znaleźć... O, pierwsze lekarstwo, pięknie. O Boże, nie. Czemu zostałem zaskoczony przy tak dużym... Czy ty masz jakieś coś, co cię przesuwa do przodu? Jeden w przód, tak, masz. Kontra plugawy. Czy ty jesteś plugawy? Nadrealny człowiek, człowiek. Dobra, walnijmy w tego. Osłabiony został. Teraz do przodu! Krytyk poleciał. Świetny atak. To było naprawdę dobre. Bankier teraz powinien wykończyć jednego. Szybkość zwiększmy, bo to możemy zrobić na tej pozycji. Aha, wykończymy. Nie wykończymy go, naprawdę. Jeden punkt obrażeń. Bankier, poważnie. I teraz zostaje naznaczony przez ciebie, Mr. Marcin. Nie podobało mi się to, naprawdę. Chujowy strzał. Czyli raczej... No to jest kuszniczka generalnie. Yeah. Dobra. Aha, nie mogę tego zaatakować. Masz 2, 4... No cóż, no to zamienimy się... Nie no, pozycja bez sensu. Nie będziemy zamieniać pozycji. Właśnie kontrapługa, celność może być zmniejszy. Dobra, zmniejszmy celność w takim razie tego stwora. Żeby było... Żeby jeszcze bardziej chujowo strzelał. Zwiększmy sobie szybkość. No i teraz niestety, ale muszę złożyć jedną turę na zabicie tego szczytu. Krwotok narzucony. Myślę, że się zamścimy teraz na tym. Mogą cię ogłuszyć. Was dwóch, znaczy. Pięknie. To się przyda. Ten przynajmniej nie zaatakuje mnie na naznaczeniu, a ten mnie zatruje. No właśnie. O mój Boże. Świetnie. Dobra, przejdź do przodu. Potrzebny mi jesteś z przodu. Ty krwawisz, tak wiem, że krwawisz. Ty jesteś ogłuszony, więc zróbmy atak na tego pana. 8 punktów, ładnie. Teraz możemy zrobić na szybkość. O! Idealnie. Tamtego też mogliśmy eliminować. Co mamy tutaj dalej? Moglibyśmy zmienić pozycję. Wrócić do swojej oryginalnej. Ten mnie będzie atakował. 10 punktów obrażeń. Wow. Dobra. Duże te obrażenia sadzą jednak. Wykończymy... Nie wykończymy. 5 punktów. Jest szansa, że zabijemy. Spróbujmy tak. No dobra, powiedzmy, że... Jeszcze tam jako taką te obrażenia były. Wolą coś innego. Zabijmy go. 20 punktów obrażeń, ładnie. Szkoda, że na początku tak nie walnąłem. Spróbujmy go ogłuszyć. Jeden w przód. Odporność, no niestety. Nie zadziałało i będziemy Kirdiona leczyć. 8 krytyk, ładnie. Troszeczkę to na pewno poprawi naszą sytuację. Podstępny zamach. 8 krytyk. Rany boskie. Nienawidzę tych stworów. Po prostu ich nie znoszę. Może być. No kurczę, ile masz? 20 na szybkości. Okej. Okay. Weźmy to wszystko. Tak, mogę coś wyrzucić. To jest 500 sztuk złota. To jest 250.
no to oczywiste będzie chyba to, że sobie wymienimy na to bardziej wartościowe. I teraz pytanko, czy ja muszę coś tu... Może to sobie użyjmy. Otwórzmy to. Czy lekarstwo zajmuje miejsce w ekwipunku? Oczywiście, że zajmuje miejsce w ekwipunku. No bo po co by było inaczej? Muszę się czegoś pozbyć. Wiecie co? I będzie to klucz. W takim razie. Mogę tak? Nie, nie mogę. O, rany. To jest wredne w takim razie. Naprawdę wredne. Ale dobrze, znaleźliśmy już jedno. Pozostają jeszcze dwa lekarstwa. Tu coś mamy, tutaj nic. Ale możemy przejść, żeby zwiedzić. Tu nie mamy skrzyneczkę, otwórz ją proszę. Musimy zmienić też pozycję, bo Artanis idzie pierwszy. Zróbmy tak. Kirdian ma być pierwszy. Głód, zjedzcie proszę, świetnie. I wejdźmy do tej sali. Żeby się nie cofać po prostu w bezsensowny sposób. I wracamy teraz tędy, pójdziemy tędy. Bo na samym dole jest jakiś skarb, który wypadałoby chyba zabrać. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Okej, tu nic nie ma. Byliśmy, znaczy było lekarstwo, to dobrze, że tam poszedłem w ogóle. Spróbujmy, bandaże. Zniszczone drzewo z wielką dziurą, wydrążoną w pniu. Można znaleźć coś w środku interesującego. Czy my chcemy ryzykować? O! Udało się. O, proszę. Bardzo fajne. Onyx, mamy więcej onyxu. I się łopata przyda. Oczywiście, weźmy to. Odpalmy pochodnie. I tu na pewno będzie walka, więc odpalmy jeszcze jedną pochodnię. Ektoplazmy. Dawno was nie widzieliśmy. Tak w sumie. Czy ty masz odporność na łuszenie? Masz, ale mógłbym spróbować zabić wszystkich naraz? Niestety nie. No ale jedną na pewno zabijmy. Dziękuję. Teraz ciebie. Świetnie, razy dwa. No są wolne, więc bardzo ładnie. I trzy. Bardzo fajnie. W ten sposób możemy walczyć. Dobra, otwórz mi proszę to. No, fucking shit. Dwa punkty. O Jezu, sześć punktów aż. Nie. I tak mamy pełny ekwipunek, więc wolę sobie to zrobić w ten sposób. Tu jest pułapka, ale mamy też... Oj, walka będzie przed tamtą salą. Dobra, tu jest gdzie 80%, 60, 70, 70. Jesteście chujowi wszyscy, jeżeli idzie o rozbrajanie pułapek. Dobra, idźmy dalej. Żywność i pieniądze. Może być. Weźmy do środka. Łohohoho. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Cudownie. Właśnie na to liczyliśmy. I pójdziemy teraz. Tu jest walka za chwilkę. Głód kolejny. Dobrze, nie użyłem niczego wcześniej. Odpalmy sobie jedną pochodnię. Sprawdźmy worek. 750. Ładnie. Pieniążki. Więcej pieniążków. I jeszcze jedna walka, by mnie nic nie zaskoczyło. I mamy taką trochę średnią. Ale dobrze, będziemy mogli zaatakować go od razu na samym starcie. Łaska. Powiedzmy, że na Kirdiona. Trochę ci podleczę. Teraz zwiększmy sobie szybkość. O, dobrze, z niego też mogłeś atakować, świetnie. Teraz ty masz cięcie na sam tył. Duża szansa na zabicie go. Bardzo ładnie, strzelca brak już. Następnie możemy spróbować ogłuszyć dużego. Ogłuszenie i jeszcze odleciał na tył, świetnie. Ale na nich niestety chyba nie działa i on dalej będzie nas atakować. No, nie ruszy się, świetnie. A teraz postarajmy się odrzuć. Będziemy punktować tego kolesia. Leczenie na wszystkich. Może być. Dwa punkty obrażeń to nie jest dużo. Postarajmy się go zabić. Może czy zwiększmy szybkość? Może zmniejszmy im szybkość? Nie. O, bardzo ładnie. Krytyk nie ma ciała. Bardzo się to opłacało. Ile będzie się tym zająć pajacem? Ogłuszenie. Odporność na ogłuszenie jest duża, to nie. 16 punktów. Bardzo ładne obrażenia poszły. I deszcz batu, który narzuca krwawienie. Z tego co pamiętam, no właśnie. Ale to jest tylko... najsłabsze krwawienie ze wszystkich, to jest dobrze.
Kolejny strzał od bankiera, bardzo ładnie. I leczenie grupowe. O, idealnie. Prawie do, to prawie do maksa każdy się z nich uleczył. Plus kończymy. Świetnie, jakoś te wizje ci pomogły chyba. Pospolite. Weźmiemy tak, weźmiemy sobie to złoto, weźmiemy od 5% ochrona, minus 1 szybkość. Sprzedamy to. Raz, dwa, to też sobie weźmiemy. Zrobimy tak. I w ten sposób. Dobra, do przodu. Hej ho, do pracy by się szło. Moja grupa krasnoludków rusza do przodu. Okej, i teraz mamy dylemacik. Pójdziemy sobie tędy. Mam nadzieję, że znajdziemy te lekarstwa. O, pochodnia, świetnie. Weźmy ją. Jedną użyjmy, jedną weźmy. Nic tu nie ma. Kolejna sala przed nami. Weźmy do środka. Mam w sumie jeszcze na 3 razy głodowanie. Łopata się przyda od razu, widzę. Świetnie. Mam jeszcze jedną łopatę, jakby co. Plecak następny. W sumie nie powiem wam, że. Okej, okay, mamy 2 żywności. Zobaczmy. Weźmiemy złoto. To jest 250 zł. Tego też nie mogę zabrać, tak? Tak. Tak, weźmy sobie żywność. Złota niestety już brać nie będę. Talizmany są dość drogocenne, więc każdy z nich jest wart minimum 750, ten najgorszy. O, drugie lekarstwo, dobrze. I zaskoczone ektoplazmy, świetnie. Dobra, to my sobie zrobimy w takim razie od razu atak na nich. 7 punktów, prawie zginął. Teraz tego, pudło, poważnie, na zaskoczonym. Okej, okay. Zostaje jeden, którego wybije mankier. Bardzo ładnie. Tylko, że to lekarstwo będzie trzeba zastąpić jakimś innym przedmiotem. No, no punk. Teraz pytanko. Chyba to sobie wyrzucimy, jadeit. No, może to się kumuluje? Nie, oczywiście, że nie. To by było za piękne. Jakby się tylko... Dobra, zróbmy tak. To jest 250 sztuk złota, to nie jest aż tak dużo. Sprawdźmy to pomieszczenie. Miejmy nadzieję, że tu jest ostatnie lekarstwo. Wtedy to by mi... Powiem wam, podobałoby mi się, gdyby tak było. Okej, okay, kolejne złoto. 270. 5. Nie biorę. Odpalmy sobie pochodnie. Głód. Świetnie. Mamy jeszcze tak naprawdę na 2 razy głodowanie. Jeszcze jedna pochodnia. I tu nie ma nic niestety. Więc ostatnie lekarstwo będzie na górze. Dobrze, musimy wrócić tą całą drogę. Mam nadzieję, że nie spotka nas żadna walka. Bo te walki tutaj pojawiają czasem losowo. Ono się po prostu od tak potrafi nic tam nie zawąd pojawić. Znacznik, że jest walka i radźce pan dalej. Bardzo się cieszę, że w którymś spaczy, bo na początku jak ta gra była w fazie early accessu, no to pochodnia gasła z taką samą prędkością, niezależnie od tego, czy szliśmy po znajomych już na terenach, czy nie. Bo te tutaj jaśniejsze są znajome, bo już po nich szliśmy wcześniej pierwszy raz. I wtedy pochodnia gaśnie w normalnym momencie, w normalnym tempie. W innym przypadku, gdy już idziemy po tych zbadanych teraz, to jest zrobione to w ten sposób, iż gaśnie chyba z prędkością 75%. O, bardzo fajnie, przyda się ta pochodnia. Weźmy ją. I wejdźmy... W ogóle zużyję tą pochodnię teraz jeszcze raz. Wejdźmy do ostatniego pomieszczenia. Nie, nie ostatniego, tylko pierwszego. O, lekarstwo, fajnie. No to możemy sobie w zasadzie... Tak, możemy to zabrać. Znaczy musimy to zabrać. Albo mógłbym to zostawić tutaj. Mógłbym pochodnie wywalić. Zróbmy tak, pochodnie wywalimy w takim razie. O, idealnie. I jeszcze sobie będziemy kontynuować tą przygodę, wiecie? Zobaczmy, o właśnie, zobaczymy jaki jest zwiat. Tu jest walka. O Jezu, dwie walki aż. I tu też pewnie będzie walka. Ale z drugiej strony tu mamy pierwszy przedmiot jakiś.
Pójdziemy na początek. O, właśnie, tu jest plecak i zrobimy tak. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Pochodnia, pieniążki, portret. Papiersie 750. I teraz mam zagwozdkę. Więc tak, zrobimy sobie. To możemy zabrać. Tu zrobimy sobie tak. Tu zrobimy sobie tak. Opłaciło się. I teraz zakończymy misję. Dalej iść będziemy. These tonics and herbs will stave off infection and neutralize contagion. Okej. Okay. Pieniędzy dużo. Staliśmy. I łącznie aż 10 aktów własności. Plus jeden portret. Ładnie. Misja wykonana. Naprawdę dobrze poszło. Trzeci poziom dla Kiridiana. Doskonale. Więc mamy tężec. Cudownie. Minus 5 celności, minus 5% kryta. O mój Boziu, kompulsywność, to ci dodaję. Ma nieodpartą potrzebę wykonywania konkretnych czynności, czyli jest szansa, że stracimy nad nim kontrolę w bitwie. Podarunek medyka, 20% do biegłości leczniczych podczas obozowania. Umiarkowana, ale to jest ekipa, która mogłaby pójść na kolejną wyprawę. Może bez Kiridiana jedynie. Darko ma, co widzisz, poszedł. Oczywiście poszedł. Zalał się, zalałeś się w trupa po mojej śmierci i tyle ci było widać. Darkoman poszedł w piacki tan i nie widziano go od zeszłego wieczoru. Dobra, wyleczono wam te choroby. W takim razie Kiridian, bardzo ci proszę. Ty sobie wyleczysz tężec, bo to jest groźna choroba akurat. I co byśmy chcieli zrobić dalej? Przede wszystkim zdejmijmy wszystko tutaj i zastanówmy się, co możemy stąd sprzedać. Myślę, że to mogę sprzedać. Minus 15% do obrażeń od stresu, jeżeli pochodnia poniżej 26. Obrażeń od stresu. Choć nie, chwila, to jest fajne na jakieś mroczne wypady, czy bez pochodni. 15% do szansy otrzymania cnoty, jeżeli pochodnia poniżej. Minus 25% do obrażeń od stresu. Nie, to jest bardzo dobra rzecz. Tego nie będziemy sprzedawać. To jest ten minus 1 szybkość, ale 20% aż punktów życia. Hiena cmentarna, to tak naprawdę nie mamy tej postaci, ale nie wiem, czy opłacałoby się ją sprzedawać. Łowczy, 40% szans na ogłuszenie. Jesteś łowczy? Jesteś łowca nagród. Kuszniczka, kto jest łowczy? Nie mamy chyba łowczego nawet. No cóż. To sprzedam na razie. I powiem wam, że tą hienę cmentarną też prawdopodobnie sobie sprzedam, bo to jest szans na ogłuszenie, a on nie ma zbyt dużo skill na ogłuszenie. Z tego co pamiętam, on miał tam takie różne przemieszczanie się tej postaci. Ja nie lubię tej postaci, bo ona wymaga dużo skilla. 20% szans na ogłuszenie, z 2 do uników, to też sobie sprzedamy. Badacz zarazy. Mamy tylko demka jako badacza zarazy i tak, plus 15 celność, biegłość walki dystansowej, 40% szans na ogłuszenie, 20% szans na wywołanie zarazy, 15% do obrażeń od stresu. To sobie od razu założysz, to będziesz to nosić generalnie. I zobaczmy tak, Arlekina mamy, Coleman, to jest dla ciebie, 30% szans na wywołanie krwawienia, 10% odporność na krwawienie, weźmiemy, fajnie to będzie na tobie działać. Później mamy oprych, no to przede wszystkim dla Darkomana, ale generalnie na razie wstrzymam z dawaniem ci tego. Szansa na zaskoczenie drużyny minus 1 do szybkości. W sumie może się przydać. Rzadki amulet poruszenia, 30% do szansy przesunięcia, 30% do odporności na przesunięcie, 10% do odporności na osłabienie. To możemy dać któremuś z naszych łowców, albo Abdulowi, bo on ma taką umiejętność na przesunięcie. Ochrona minus szybkość, to jest chujowe. 20% odporności na osłabienie, minus 2 do uników, chujowe. To zostaje. 10% od ochrony, 15% maksymalny punkt, minus 15 obrażenia, plus 10 do obrażeń od stresu.
To się dla healera może przydać. Odporność na krwawienie to zostaje oczywiście i to też zostaje, dobra. Więc to by było ze sprzedawania przedmiotów, moi drodzy, i gildia. Chociaż miałem tutaj kupić coś naszemu... A, nasz nowy przyjaciel jest tutaj. Dobra, to na razie Kamatur. Ciebie wyślemy na przymusowe krużganek. Świetnie. I wąż trocki. Może również. Tutaj. Coś jakieś takie drogie zaczęło robić, nie wiem, czy zauważyliście. Myślę, że to było tańsze wcześniej. Świetnie. I pomyślmy, co byśmy tutaj mogli teraz jeszcze zdziałać. Więc tak. Mamy 26. Prawdopodobnie mogę coś ulepszyć. Tak jest, świetnie. Broń mistrz lub płatnerz. Wiecie co? Może płatnerza. Płatnerza sobie ulepszę. I co mi się teraz przyda? Na pewno weźmiemy sobie pancerz tego pana. 2000 aż ulepszenie kosztuje. Wow. Mógłbym to wykupić. O 10% tańsze by było. To wtedy z 2000 zrobi się 1800. To nie jest głupi pomysł. 42? Mój Boże, to będzie strasznie długi let's play. Nie wiem, czy dotrwam. Gildia. Pułk szkolenia wymniejsza koszt treningu o 10%. 24. W sumie... Czemu nie? Da się zrobić. Korman. Byśmy właśnie teraz wykupili różne fajne rzeczy. Więc tak. Ty zrobisz buffy. To też. Żniwa. No i kurtyna. Artanis. O, ty możesz teraz na wyższe poziomy, świetnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo ładnie. Damic. Abdul. Tutaj na razie jest spoczko. Bankier. Bankier na razie też, z innych skin nie korzysta. Husarz. Husarz, ciebie bym prosił. Staniesz się moim zastępcą w takim razie. Weźmiemy sobie jeszcze to. Weźmiemy sobie to. I na razie to chyba tyle. Z ulepszania. Zobaczmy, jakie mamy teraz... Choć jeszcze jedno. 2000, kurde. Moglibyśmy pójść do zatoki. Zbadać tu na weterana znowu zadania. Boże drogi, na weteranie ostatnio tak wpierdol dostaliśmy. Naprawdę boję się tam iść teraz. O! Zabij 8-funtówkę brygantów. To jest boss. Okej. Okay. Co zrobimy sobie w takim razie to zadanie? Tylko kogo bym tam chciał posłać? Zacznijmy od healera. Mr. Marcin. Jeszcze zobaczmy, jedną rzecz chciałem cofnąć. Mr. Marcin, czy ty jesteś w stanie się nauczyć na trzeci poziom tych skilli? Tak. To na pewno pieniądze, na to pieniądze na pewno mamy. Mr. Marcin, ciebie zabierzemy. Następnie zabierzemy Mankiera. Zabierzemy Artanisa. Tylko tobie wymienimy... O właśnie, coś takiego, żeby zdejmować oznaczenie. No i na pierwszą postać byśmy... Husarz, co ty masz w ogóle z tych... Boże drogi, jak ja na to patrzę, to chcę mi się płakać. O, matko. Straszne. Naprawdę, husarz się nabawił potwornych dolegliwości. Warci, czy ja bym chciał? Może ciebie poślemy? Tylko nie mam jeszcze imienia dla niego. Na pewno nadamy go przed, nadamy mu imię przed wyruszeniem. Więc tak, weźmiemy go. Ale tobie damy w takim razie różne śmieszne rzeczy do walki. Głównie
do szans na ogłuszenie. Czy ty masz jakąś szansę na ogłuszenie kogokolwiek? Nie. Ale więc tak, to weźmiemy sobie. Redukcja stresu może nie być nam aż tak bardzo potrzebna. Masz samoleczenie i odporności zwiększać możesz, to też. Szans na ogłuszenie damy tobie w takim razie. Okej, okay. To robimy tutaj. Mr. Marcin, dostaniesz pierścień, który zmniejsza obrażenia, ale dodaje dużo fajnych rzeczy. Szybkość. Czy ty jesteś szybki? Średnio. Moglibyśmy ci dać plus 1 do szybkości. Odporność na krwawienie na pewno ci się przyda. Albo nie, inaczej. Ty jesteś głównie, to więc tak. 15% obrażeń, biegłość walki wręcz. Szkoda, że tutaj krzyżowiec. No to w takim razie husarz dostanie tego krzyżowca. Ten trinker, bo ty jesteś jedynym krzyżowcem tutaj w drużynie. Teraz jeszcze raz wracamy do ciebie. Do biegłości walki wręcz to też ci możemy dać. 30% szans na przesunięcie, 30% do odporności na przesunięcie, 10% odporność na osłabienie. Maksymalne punkty życia, plus 1 do szybkości, minus 1 do szybkości, więc może zróbmy tak. Dostaniesz plus 20%, o właśnie, a ty będziesz mu podnosił szybkość. Dostaniesz tak. 4 szybkości, nie, też nie. Damy ci... plus 5 celność do biegłości walki wręcz. Nie, to ci tak w ogóle nie będziemy dawać. Nie mogę się zdecydować na razie. Obrażenie na szybkość minus 30% do obrażeń od stresu. Chyba, że mógłbym. A, można być na minusie. Wow, może niekoniecznie. Ale to jest minus 3 do szybkości, bardzo boli. Tobie damy plus 1 do szybkości, żebyś jak najszybciej narzucał buffy. Następnie. Teraz ty. To jest dla oprycha, to nie. Odporność na krwawienie też ci możemy dać. Walka wręcz. To się nikomu nie przyda w takim razie. No i ciebie mam jeszcze. Mógłbym ci dać minus 20% szans na zaskoczenie drużyny. Dobra, zaryzykujemy. Zrobimy inaczej. Jeszcze moment. Okej. Jeszcze tak. Tak. I tobie damy minus 1 na szybkość. Świetnie. W ten sposób możemy iść. Dobra. Idziemy zabić tego bossa. Mamy tutaj fajną tarczę dla zbrojmistrza. 10% ochrony, jeżeli na pozycji czwartej, 50% jeżeli leczenie jest na pozycji czwartej, 5% 5 uników jest na pozycji czwartej. Jest to średnia wyprawa, będzie trzeba dużo kupić rzeczy. Ale zróbmy tak, zapasy. No i mam nadzieję, że to się uda. Kupmy jeszcze zapasy w tym odcinku, żeby nie przedłużać w następnym. Idziemy tak. Okej, okay. Na tyle jedzenia, następnie pochodnie. Tyle pochodni. Idziemy do kniei, więc weźmy ze 3 łopaty. Następnie jeden kluczek. Zioła lecznicze. Raz, dwa i raz, dwa. W ten sposób możemy iść. Plus, o, może nawet ze 3 bandaże. Dobra, jesteśmy w takim razie. Może, wiecie co, dla bezpieczeństwa to aż tak dużo nie kosztuje. Nie. Idziemy hardo. Dobra, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej pa!